Dzień dobry, Marta Kielczyk, zapraszam na serwis o 9. Na lotniskach, w halach sportowych, ale i w szkołach dziś ruszają pilotażowe, powszechne punkty szczepień. Na początek po jednym w każdym województwie. Dzięki nim szczepienia mają się odbywać w szybszym tempie, bez konieczności kilkutygodniowego oczekiwania na swoją kolej. Przed punktem szczepień powszechnych w Bielsku-Białej jest Mariusz Studzienny. Dzień dobry. Czym się różnią te nowe centra od już funkcjonujących punktów? No przede wszystkim musimy pamiętać o tym. A wczoraj odnotowano ponad 12 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Spadek liczby zakażeń to jeden z warunków łagodzenia obostrzeń. Niektóre z nich już przestały obowiązywać. Od dziś najmłodsze dzieci wróciły do żłobków i przedszkoli. Jednak na powrót do rzeczywistości sprzed pandemii musimy jeszcze poczekać. O tym, kiedy możemy nabyć odporność zbiorową, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Biały Dom ostrzega Moskwę przed konsekwencjami ewentualnej śmierci Aleksieja Nawalnego. Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że jeśli opozycjonista umrze w więzieniu, to Rosja poniesie konsekwencje. Po decyzji Stanów Zjednoczonych i Polski o wydaleniu rosyjskich dyplomatów na taki krok zdecydowały się Czechy. Wydalenie rosyjskich dyplomatów z kolejnych państw to odpowiedź na agresywne działania Rosji, mówił w programie Jedziemy wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Kolejny serwis w TVP Info o godzinie 10, a już teraz za chwilę program Minęła 9.